Cześć wam dzisiaj, więc widzu wizualnie witam was na drugim odcinku ze Szczypania Ślizgona. A, pająki mi oblazły, nie! Gdzie one są? Demet! Ledwo wystartowałem, to one się znowu się ten... What the heck? Myślałem, że go trafiłem, ale najwyraźniej nie. Czy tam jest dziura, do której trzeba go zrzucić, czy coś? Aha, no to są drzwi. To skoro ja go tu zrzuciłem... Może tego nie miałem zrzucać, może tu jest jakiś bonus, o którym ja nie wiem. Nie, najwyraźniej nie. A co jest z tamtej strony? Jedna, jedyna fasolka i coś ukrytego może? Nie, nie. Okay. Może tu jest coś, co ten gnom ma przerobić? Są grzyby. Ty ślimak. Ty chodź, ty tu jesteś potrzebny do naturalnego działania w zgodzie z naturą naturalną, tak? A myśmy tu mieli jakąś pajęczynę, której nie przyuważyłem do końca. No i superacko, nie ma na co narzekać. Dajcie kartę. Ja chcę kartę. Okej, okay, on jeszcze robi swoje, widzę. I zaraz skończy robić swoje. Tak. Do fasolek zaraz wrócimy, a jego tam jest drugi. No to... To znaczy tam jest dziura, z której wyskoczy drugi gnom, więc można tego się pozbyć. Nice udresu, że tak powiem. I tu był jakiś... Nie wiem, poszedł może najpierw tutaj. Nie pamiętam tego tak dobrze. Tu coś było? Wyżej nie podskoczę. Dobra, ślimory, wracać do siebie na dzielnie. A ja może tu wbiję. Okej. Okay. Fajnie, że wrócili od razu tutaj. Wow! Ale dostałem, dostałem. Akurat w tym miejscu mam oznaczenie od kamery, więc nie widzę, czy dostałem, czy nie. Gdzie? Gdzie? A. Okej. Fajny bonus. A jeżeli to był bonus? Nie, karta... Nie chciała się też podnieść, nie wiem, czy ty widzieliście. I teraz tak. Żabolku, jeden z drugim chodź. Ale... Tam, gdzie był safe, tam się szło dalej. Czy ja tu mogę... W jakiś sposób... Nie, będę musiał tamtędy jeszcze raz chodzić, tak? Czy ja sobie właśnie zrąbałem ten? Ja się właśnie zablokowałem. Ha, trzeba było chyba najpierw tędy iść. Coś może... No dawaj tą fasolkę! Jest fasolożerca, żebym ja tego nie musiał restartować za moment.
Dajmy mu zrobić wszystko. Okej. Jestem gotowy z Flipendo. Boom, dostał. W sumie tego można było też wykorzystać do czyszczenia tamtej miejscówy. Wszystkie fasolki. I fasolki wszystkich smaków. Tu u góry też coś było, czy nie? Wow, tu coś jest też. Z drugiej strony też będzie. Wow! Nie ma tu przejścia? Nie ma tu przejścia, myślałem, że to wystarczy, żeby skoczyć, ojej! Dobra, spróbujmy najpierw, ja cię nie chcę żabka zjeść, bo ja mam full życia, ale spróbujemy. Serio? Cudowny bonus. Złapałem go wcześniej. Nie widzę, dammit. Dobra, liczymy na lepszy zasięg, który mamy my z naszą magią. Te dźwięki są wnerwiające, powiem wam. Nie. Dawaj to. Okej. Czy ja tam mogę doskoczyć? Nie, ale było nieźle. Co to są za dźwięki? Skąd te dźwięki są? W którym miejscu my jesteśmy? A, my jesteśmy przy tych budkach. Okej, to z jednej strony jest... Dobra, to tu chcemy zeskoczyć, bo tu jest skrzynka, tak? Tak. Teraz tam są grzyby i tam są grzyby, czyli tam zeskoczyć nie chcemy. Ale z drugiej strony chcemy się dostać, bo... Czy ja dobrze widzę, że zmaściłem? Czy ja muszę ten kawałek jeszcze raz? A może tu się da, wiecie... Nie da się tu zapewne. Geronimo! Au! Nie. No i co teraz, kurczę, Gizu? Co teraz? Mam wrażenie, że zepsułem coś bardzo. Jeszcze.
Jesteśmy na miejscu, teraz ta żabcia by nam się przydała, bo chyba straciliśmy trochę życia, aczkolwiek nie jestem pewny, bo nie, skoro żaba ucieka od nas tak drastycznie, to nie straciliśmy trochę życia. Wydaje mi się, że obrywaliśmy ten. Aha, żaba wróciła tam, lol. Ale to najwyraźniej mi się zdaje z tym. Jest full życia, max. A, to było od tego, okej. Czyli to, czego nam brakuje, to jest ten garnuszek. Cała reszta jest zrobiona, tak? Tak. I tu było jakieś okno, w które można się było wbijać. Co to było okno, tak. Juhu! Kurczę, ten dźwięk tych tentakuli. Nie ma żadnej pułapki na nas. No nie za bardzo. Ale kill off jest. Nie wiem po co komu kill off tutaj. O, my tu jesteśmy teraz. I to się jeszcze sunęło. Jak najsuper. Najsuper po prostu. I czy tu latało to od Rictus Semper? O, jest. Jest jedno mniej. Słyszę jakieś małe badziewie, ale no. To pewnie. I skrzyneczka! Dajesz fasolki, bo jestem troszkę przygłodny, powiem wam szczerze. Szuniemy do przodu, szuniemy, Harry. W lewo wzrost i to, co wam rodzice mówili, że nie wolno robić po fotelach skaczyć. Nie wolno, nie da się skoczyć na fotel, ale ta gra jest wychowawcza, wrednie. Możesz skoczyć na własną śmierć, obeżreć się fa... Wow! Te dwa razy trzeba trafić? Interesting. Możesz się obeżreć fasolkami na... Fajnie ukryte. Na śmiercię, ale no. Wow. Czy ona dostała? Dobrze słyszałem, dostała. Na dole się coś tam zespawniło, ale okej. Czy my tu możemy skoczyć i się rozejrzeć dalej? Możemy wskoczyć i się rozejrzeć dalej i to był całkiem niezły pomysł, bo jest tu jeszcze jeden ukryty sekret. Aha. Dobra, to teraz jak my tu możemy wrócić? Zapalmy to sobie jeszcze raz. Tam na dole się otworzył jakiś bonus. I wróćmy do tego bonusa może. Ha, 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 ha. Tu i to będzie tu. Tak, pięknie, ideolo. I... To się otworzyło jeszcze raz, czy za nami coś się otworzyło? A to chyba jakbyśmy spadli tutaj, przez przypadek się dostali i byliśmy zablokowani, to po to jest, okej. Trzy czerwone albo trzy niebieskie, nie wiem, spróbujmy może ułożyć niebieski najpierw. Okej. Rozumiem, że tu się da wskoczyć i pójść zobaczyć, co tam jest, tak? A jak otworzymy z tej strony, to nam się ta strona otworzy. Chodź tu, pająk. Jeden z drugim. Żabcia do podjadania wieczornego. Nic tu więcej nie jest ukryte, nic tu więcej ukryte nie jest! Zapalił to jednak. Au, 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 nie spadamy. Czy możemy to w drugą stronę? Nice, ale tamto nie wróciło na tamto miejsce, czyli mogliśmy tak od razu. Aż tu, bo ja lubię mieć te zapalone, bo zawsze jakiś bonus się może znaleźć, czy coś. Czego się człowiek nie spodziewał. Ale bym czmychnął tutaj, otworzył skrzynię i czuję się od razu mądrzejszy, taki cwany, bo znalazłem bonusa, nie? Dawać tą kartę. Ciekawe, kiedy sobie znowu przypomnę, żeby ją przeczytać. No, zjadłbym cię z albo kebabura bym zasadził sobie. To jest pułapka. Albo staniemy przy skrzyni, żeby fasolki nam nie poleciały, albo tu będzie irytek.
ale wydaje mi się, że ta gra nie jest tak złośliwa. Będzie irytek. Obstawiam, że będzie irytek. Haha! Masz. O. Już? Leciał sobie? Jakoś mnie nie wzruszył, bo tak. Co to właściwie... To, że niby to było ukryte? Przecież to było otwarte. Okej. Koncert na trzy żaby był. Spoko. Po co mi trzy żaby? Mam full życia? Znaczy nie no. Aha, bo tu irytek był chwilę temu, więc może ci, którzy się na niego nadziali, potrzebowali więcej niż jedną żabę? Nie wiem, nie rozumiem, ale... Tak to wygląda w sumie. Czy my tu coś jeszcze mamy? Chyba nie wiem, nie jestem pewien. Mam nadzieję, że żadnego bonusa do tej pory nie opuściłem, ale taki chaos był momentami, że ja nie wiem co, gdzie i jak. Tu chyba raczej nie będziemy wbijać. Mogę jeszcze jednego Lumosa sobie złapać na drogę? Dzięki, wielkie. Chodź tu. No chodź tu. Nie wszczap. Okej, co tu jest, gdzie tu jest? Skrzynkę. Dawać fasolki, wszystkie pęki rozdeptane. Liczyłem na kartę. strasznie bym fejmuchowych czarodziei pokolekcjonował. Za dużo tych pęków i nie mogę tutaj podejść, żeby zdeptać. Tego mogę podejść, żeby zdeptać? O, dał radę nawet. To gdzie mam iść? To jest druga pajęczyna i to jest jakaś ta klapa w podłodze. Kto by się spodziewał klapy w podłodze? No jak hiszpański inkswizycji. Nikt. Można ściąć, to można ściąć niby. Tu jest żab, no to... Żabie, chodź! Mam ochotę na czekoladę. No. A z drugiej strony jakiś fasol? Żółty fasol. Okej, może być. Czuję się przyfasolony trochę bardziej. I... Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Okay. Ała! Trafił skubany. Dobra, czemu trafić to i odejść? Byłoby z pewnością dużo, dużo lepiej. A tam jest... Okej, okay, jest gnom gdzieś. Dobra, ja tego pana załatwię. Gdzie jest ten? O, tu jest. Dobra. I gdzie jest... Mister Ognomo? Nie mówcie mi, że on się wziął i zbudził się. Stary, co ty robisz? To źle brzmi. Czy tam jest ten? To wygląda jak to, co ja pamiętam, gdzie powinien być finalnie ten Goyle, czy jak mu tam jest. No i zbudziło nam się na koniec. Na szczęście to chyba nie jest tam niezbędne do przejścia tego fragmentu, ale zawsze trochę wasolek ja bym tutaj przemucił, nie? Boli. Boli strasznie. Już? Wybudziłeś się, koleś? Ała! Nie, zepsuł się, głupi ciuleł. Dobra, lecimy. Dostało? Dostało! I teraz biegamy w kółko i patrzymy, co tutaj jest. Wow! Tam aż się da dobiec? Wszystkie fasolki nasze są. Nie ma żadnych więcej ukrytych bonusów. A, my stamtąd przyszliśmy, ja się zastanawiam, jak się tam dostać. No dobra, skoro stamtąd przyszliśmy, to chyba tu się da wrócić w razie jakby co.
Ło, lina. No, dawaj. Co to za dźwięki dziwne? Tam jest Shlimor, można go minąć, zdeptać te. Uuu, sekrecior! Już się ładnie zapowiedzieli. Mamy więcej tych pniaków. Tam u góry jest lina? Jest lina, którą można ściąć. Tara! Skrzynka! Poproszę. Jest karta! Tara! Jakaś fajna pani tam była, czy mi się zdawało? Nic tu więcej nie ma? Nie ma sekreta w sekrecie? Nie da się na przykład tu dostać na górę po fasolki? Nie, ale to by było niezłe trollolo, jakby trzeba było wejść, wskoczyć na skrzynkę i skrzynki dałoby się dostać na górę po kolejnego bonusa. Skoro tu jest przejście, to tu będzie bonus, czy tam będzie bonus? Znając życie, wydaje mi się, że to jest tam, gdzie był Goyle, bo mam jakąś taką niejasne wspomnienie tego, jak to wyglądało. On będzie spał na końcu jakiejś właśnie stodoły czy innej tej. Wow! Gdzie mi? Tak. Juhu. Wow, myślałem, że przejście i drzwi jakieś, a to tylko fasolki. Ze skrzyni. Fasle ze skrzyni. Juhu. Dobra, to nim pójdziemy tam, gdzie zdaje mi się, że jest koniec, to wykonałbym jeszcze taki manewr, wycieczkę krajoznawczą, zobaczył, czy się naprawił ten głupi ten. Nie mogę go również złapać, nie? Podnieść go nie mogę. Dobra. Mogę tylko skrócić jego cierpienia, zyskując na tym jedną fasolencją, nie? No niestety, to jest problem, gnomami czasem się tutaj budzą w ten sposób, to musiałbym zrestartować mapę, ale tam dla nie wiem ile tam było fasolek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie wiem, poniżej 10. Nie wiem, czy jest sens się aż tak brutalnie bawić. Nadrobimy na walkach. Seriously? Brzydkie dziecko. Jest coś może ukrytego? Bajera? Nie. Ale ciohary! No nie trzyj się! To już mogli z pierwszej części wziąć z tych skradanych misji to, że tam... Alohomora! A nie, kurde, drzemy japę. Uważać, żeby nie obudzić Goyla. Alohomora! Seriously? Coś tu, nic. No dobra. Za coś ty go chwycił, Harry? Za kolanko? Ja nie wiem, co myśmy zaiwanili temu Goylowi, ale ja bym tego nie pił.